Hola, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam dwie propozycje na tacos, jedno wegetariańskie, a drugie rybne. Zapraszam! W komentarzach prosiliście o kolejne przepisy na tacos i dzisiaj przygotuję dwa rodzaje. A jeżeli zastanawiacie się, dlaczego kuchnia meksykańska, to przypomnę, że w 2020 roku nowy ja, czyli kuchnia międzynarodowa, różna. Natomiast kuchni azjatyckiej też nie zabraknie na tym kanale. Zaczynamy od farszu rybnego, a dzisiaj użyję do niego właśnie łososia. On jest dzisiaj ze skórą, ale nie będziemy je zdejmować, ponieważ przy smażeniu dzięki niej będzie trochę bardziej soczysty ten łosoś. I od razu odpalamy moc, rozgrzewamy patelnię, odrobinę tłuszczu, dosłownie kapka, bo łosoś jest tłusty, więc wytopi się z niego przy smażeniu. W międzyczasie przygotowuję sobie salsę, pomidorki koktajlowe dzisiaj używam, może też pomidora malinowego użyć, albo jakiegokolwiek, którego masz u siebie w lodówce. Kroimy je w drobną kosteczkę, przekładamy do miski, odrobina czerwonej cebuli pokrojonej w drobną kostkę, drobno posiekana, tak żeby cebula puściła swoje soki i aromaty do salsy, odrobina limonki i mamy tu dzisiaj chipotle, czyli chipotle to jest taka wędzona papryczka jalapeno, jalapeno lub jalapeno. Ona jest sprzedawana w słoikach, jeśli nie masz, to możesz na przykład zastąpić po prostu świeżym chili albo świeżą jalapeno. Kroimy drobno, połowę zostawię sobie do drugiego farszu. I łososia możemy już dorzucać na patelnię od strony skóry w pierwszej kolejności. Ząbek czosnku drobno posiekany do salsy. Salsę doprawiamy solą i pieprzem. I wstawiamy do lodówki tak, żeby się schłodziła. Dalej przygotowujemy sobie jogurt limonkowo-kolendrowy. Jogurt zastosujemy w obu nadzieniach, czyli i do wegetariańskiego, i do właśnie rybnego. Sok z limonki, kolendra, nie za drobno posiekana. Doprawiamy solą i pieprzem. Odstawiamy na bok. Przewracamy łososia. I możemy tak naprawdę zabierać się za wegetariańską wersję. Używam dzisiaj do tego awokado dojrzałego. To ważne, wyciągamy pestkę i obieramy ze skóry. Jak masz dojrzałe, to tak naprawdę dłonią to można zrobić. Pamiętaj, żeby łososia nie przesuszyć, tak żeby on był właśnie jeszcze taki fajnie soczysty i będzie odchodził wtedy takie ładne płaty. I kroimy awokado w kostkę. Nie musi być super równo, niech to będzie tak domowo, jakby to przygotowywała babcia Conchita na niedzielny obiad. Ok. Łosoś możemy już ściągać, pięknie się przysmażył, będzie soczysty w środku. Lepiej go jest zdjąć chwilę wcześniej, nawet jak będzie różowy taki właśnie w środku jeszcze nie dojdzie, to tak naprawdę łososia możesz spokojnie zjeść na surowo, a lepiej tak niż ma być taki przesuszony i żeby to nie było wiórowate. Kroimy pomidorki koktajlowe w kosteczkę i dorzucamy do awokado. Dalej, kukurydza, myślę, że około jednej łyżki, no dwóch, spokojnie wystarczy. I tu mamy czarną fasolę, można też użyć fasoli białej, jeśli nie dostaniesz czarnej, albo czerwonej. I około dwóch łyżek do środka. Tutaj ten farsz doprawiamy sobie jeszcze kminem rzymskim, hop, papryczką wędzoną oraz resztą właśnie chipotle. O, ten sok będzie super wzbogacał smak. Kroimy drobno, sok z połowy limonki, chipotle i tutaj jeszcze mamy ocet jabłkowy, który wzbogaci właśnie smak tego nadzienia. Mieszamy całość, piękne kolory, super zaczyna to pachnieć. Odrobina soli. I tak naprawdę już gotowe. Ekspresowo przygotowane, możemy już zacząć składać. Zrobię tylko trochę porządku i za chwileczkę wracam. Tu mam w domowy sposób zrobione udeczki tacos właśnie z tortilli. Jeśli chcesz zobaczyć, jakie się przygotowuje, kliknij link tutaj, tutaj. Zaraz Ci wyskoczy gdzieś. I nadziewamy je farszami. Odrobina sałaty lodowej na spód. No i nadziewamy. Porządna łyżka farszu wegetariańskiego i kolejne z rybką. I zobacz, super doszedł. Jest bardzo soczysty, lekko ścięty właśnie w środku, idealnie. O, i właśnie o takiego łososia, taki stopień wysmażenia chodziło. I teraz odrobina jogurtu na łososia
i oczywiście na wegetariańskie i salsa z pomidorów, chipotle na górę. Pięknie wyglądają, super pachną. A, dodamy jeszcze tutaj dla koloru. Jeszcze tylko talerz układamy. No i te kosy rybne oraz wegetariańskie już gotowe. Jak smakują? Ja spróbuję rybnego. Chrupiące tacos, do tego soczysty łosoś, pyszny jogurt kolendrowy wzbogacony petardą z chipotle. Polecam Ci ten przepis. Zasubskrybuj kanał, jak jeszcze tego nie zrobiłeś. Zobaczysz tu wiele z kuchni międzynarodowej oraz azjatyckiej. Tymczasem trzymaj się, do zobaczenia, cześć! Pyszny ten wegetariański tacos, ale jak szukasz czegoś z mięskiem, kliknij tutaj.